Dzień dobry państwu. Witam serdecznie globaliści w szoku. Ze zdziwieniem zauważyli, że ludzie są niezadowoleni z faktu, że protestujący w Kanadzie przeciwko obostrzeniom covidowym mieli zablokowane konta i przez to nie mieli dostępu do pieniędzy, chyba że mieli gotówkę i wyrazili zaniepokojenie. Powiem szczerze, drodzy państwo, że mnie osobiście napawa to optymizmem, bo wygląda na to, że ci globaliści jednak nie są tacy genialni. Dali nam maleńką próbkę tego, co nas czeka, jak zlikwidują gotówkę, i w związku z tym wywołali u ludzi opór społeczny przed likwidacją gotówki, bo ludzie zaczęli sobie trybić. Aha, kurde! Teraz, jak pozamykali konta ludziom, to ci ludzie dawali radę funkcjonować tylko dzięki gotówce. Gdyby nie było gotówki, to ci ludzie dosłownie zostaliby zagłodzeni, a co za tym idzie, nie możemy pozwolić, żeby skasować gotówkę, bo jak pozwolimy skasować gotówkę, to władza zrobi z nami dokładnie co tylko będzie chciała. Nie, kurde, nie można kasować gotówki. Można więc Powiedzieć, że globaliści niejako zaszczepili nas przeciwko swojej ideologii chorej, wypaczonej, pozbawiającej ludzi podstawowych praw i czyniących nas dosłownie zasobem, co jest taką trochę ironią, bo ci protestujący protestowali przeciwko traktowaniu ludzi, którzy nie przyjęli dobrowolnie preparatu. Jakby przestali być ludźmi, a jednocześnie globaliści, którzy próbowali tych ludzi zgnoić, jak się tylko da, no sami dokonali takiego mentalnego zaszczepienia społeczeństwa przeciwko ich własnej ideologii i ich własnym chorym pomysłom. Także, drodzy Państwo, można powiedzieć śmiało, że globaliści w tym momencie zachowali się jak część tej siły, co ciągle zła pragnąc, jednak dobro czyni. Cytat z pamięci z Fausta Goethego, zapewne troszeczkę przekręciłem, ale wiadomo o co chodzi. Natomiast, żeby na pewno każdy z Was wiedział o co chodzi, to pozwólcie, że przytoczę cały kontekst tego działania. Zaraz sobie przeczytamy yy, i skomentujemy artykuł w portalu It hardware.pl, pana Pawła Czajkowskiego pod tytułem Kanada zaniepokojona negatywną reakcją na zamrożenie kont bankowych protestujących, a artykuł ten został napisany na podstawie artykułu w Politico. No bo wiecie, rozumiecie, globaliści wygląda na to, że myśleli, że ludzie po prostu będą klaskać Klaskać będą, że oni tam pozamrażali konta tym protestującym, i teraz mówią: Ale jak to? Wszystko było dobrze. Tyle prania mózgu w telewizji, tyle y, bombardowania informacjami. Nawet influencerzy się wypowiadali, że to dobrze. No, nikt nie wypowiadał się, że to źle, bo za to kasacja konta groziła. No, w Kanadzie jeszcze większy zamordy był niż w Polsce w tamtym okresie. No i jak to? Ludzie, mimo wszystko, Niezadowoleni? Mieli popierać, a nie popierają. Co się stało? No, to się stało, że ludzie jeszcze zachowali resztki rozsądku, ale zacznijmy od początku, osadźmy sobie to wszystko w kontekście. Rok temu, drodzy Państwo, o tej porze mieliśmy do czynienia z kwintesencją zamordyzmu sanitarnego. Rok temu o tej porze w Polsce, na przykład, była yy, procedowana taka ustawa zamordystyczna, segregacyjna, która miała na celu zmusić ludzi do dobrowolnego przyjęcia preparatu, bo jak nie to ograniczą ci prawa i wolności człowieka już tak po całości. Już wówczas w Polsce była taka sytuacja, że bez preparatu, na przykład nie mogłeś pójść sobie na, e, na ten Hard and Rock Festival e, pana Owsiaka. Znaczy mogłeś, jeśli tam byłeś w dwustu paru e, szczęśliwcach, ale reszta z ponad tam kilkudziesięciu czy kilkunastu tysięcy ludzi, którzy tam była, to, to już musiała być zapreparatowana. Są drogą ciekawe, czy pan Owsiak pieniądze zbiera też tylko od tych zapreparatowanych, czy, czy, czy to od, od innych też bierze I, i tutaj już nie ma problemu. Że pieniądze nie roznoszą, no. Znaczy ja nie wiem, bo, 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 bo ja się obraziłem na pana Owsiaka, e, ale zastanawiam się tak, czy, czy inni, jak podejdzie ktoś i powie, to jest moje 10 zł, chciałbym je dać, ale nie mam paszportu, czy mogę? Czy Pan Owsiak powie, nie no, bez paszportu nie biorę. Czy jednak powie, nie no, spoko dawaj kasę tam. E, Haj się musi zgadzać, co tam z paszportem. Ciekawy jestem. Ale to tak, e, tak ra, ta, 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 drodzy Państwo, jako dygresyjka, e, tutaj najważniejsze było to właśnie, że ludzie bez preparatów, wcześniej już, drodzy Państwo, mieli problem z pójściem na imprezę masową, mieli problem z zakwaterowaniem się w hotelu, po podróże to w ogóle, drodzy Państwo, wyjazd zagraniczny to był. W ogóle problematyczne były jakieś tam limity w sklepach, w restauracjach, no bardzo dużo różnych dziwnych rzeczy, i zachęcanie było mniej więcej rok temu do tego, żeby nawet na Wigilię rodziny nie przyjmować tak po prostu, tylko żeby zrobić testy rodzinie. No, namawiali dziadków, żeby bali się własnych wnuków albo zrobili testy wnukom, pchając tam patyk do nosa. No. Na szczęście nikt, że się tak wyrażę, z dziadków mojej ratorośli nie wpadł na to, żeby to zrobić. <grym> no, dlatego cały czas ich liczba jest taka sama jak wcześniej. Ale, ale reasumując, taki był zamordyzm i chciano zrobić jeszcze większy zamordyzm, który tak naprawdę sprawiłby, że bez... Bez preparatu można by było pracować tylko teoretycznie, bo praktycznie mogliby pracować wyłącznie ludzie z preparatem. Tam teoretycznie mogliby sobie regularnie robić te testy, ale ze względu na koszty było to praktycznie niewykonalne. Koszty i moce przerobowe, więc w praktyce tylko z preparatem, problemy z wychodzeniem z domu i tak dalej. Ostry zamordyzm w Polsce. A to, co się działo w Polsce, to i tak było niczym, przy tym, co się działo w takich krajach jak Kanada. Australia i tego typu, tego typu miejsca, tam, drodzy państwo, dość powiedzieć, że to, co było w Polsce, to był taki spacer przez park. A tam to był taki ostry poligon. O, tak, tak bym to powiedział. W Austrii na przykład ludzie bez preparatu w ogóle nie mogli wychodzić z domu przez jakiś czas. A ci, którzy się uzgodzili na to, żeby ich rodacy bez preparatu nie mogli wychodzić z domu. No bo przecież im się należy przecież mogli wziąć preparat, no to potem doświadczyli na własnej skórze, jak to jest, bo potem Austri Austriaccy politycy stwierdzili, że mało, żeby nie mogli wychodzić tylko ci bez preparatu i w ogóle wszystkim zakazali. Wychodzić. Ciekawe, czy się społeczeństwo nauczyło, że nie wolno zgadzać się na. Dyskryminację, dokuczanie pewnym ludziom ze względu na ich cechy, nawet jak się tych cech nie ma, bo generalnie jak się pozwoli ludziom o ideologii ocierającej się o nazizm stosować swoją ideologię, to najpierw się przyrzebią do jednych, a potem przyrzebią się do drugich. Na tej zasadzie przyszli po łysych, nie protestowałem, bo nie jestem łysy. Przyszli po dobrze ogolonych, nie protestowałem, bo jestem brodaty. Gdy przyszli po brodatych i kudłatych, nikt nie protestował, bo nikogo już nie było. Drodzy Państwo, to jest wprost taki, taka przypowieść, chociaż y, cytowałem z, pa, z pamięci odnośnie tego, jak się po prostu faszyzm rodził. E, mm, ta, ta, Także tyle. No, tam się działy naprawdę straszne, po prostu straszne rzeczy. E, mm, no i pojawił się protest. Pojawił się protest, który bodajże się nazywał Biały Konwój, coś takiego. W każdym razie to był protest kierowców ciężarówek. On, ten protest kierowców ciężarówek pojawił się. Trochę mniej niż rok temu, pojawił się bodajże na przełomie 2021 i 2022. Trwał aż do y, początku konfliktu zbrojnego na Ukrainie, kiedy to został rozwiązany w zasadzie z tego powodu, że pojawił się konflikt zbrojny na Ukrainie, więc nagle wirus przestał być taki bardzo groźny i politycy w wielu miejscach na świecie stwierdzili, że jednak można zlikwidować te y, obostrzenia. Y, Zwłaszcza w Polsce, takie mam wrażenie, gdzie tam na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem ataku Rosji na Ukrainę w zasadzie odwołano większość obostrzeń. Potem w ogóle odwołano stan epidemii, czajcie, zrobiono taki numer, a dobra, to już mówiłem parę razy na vlogach, nie będę się przypominał, no i w każdym razie też medialnie tak się stało, że ten protest przestał kogokolwiek interesować, bo Putin prawie od początku zaczął straszyć atomówkami, więc świat się bał wojny nuklearnej i ten jakiś protest mało kogo zaczął obchodzić, niestety, i niestety nie, za, nie został doprowadzony do końca. No i tak się niestety rozeszło po kościach. A wcześniej ten protest był bardzo, że się tak wyrażę, silny, roznosił się na inne kraje. Protestujący się nie poddawali, byli twardzi. Jak już powiedziałem, roznosiło się, poczekowało to na inne kraje i wyglądało na to, że te protesty. Coś dacał, natomiast rządzący w wielu miejscach na świecie wykorzystali fakt ataku na Ukrainę, żeby do tego, żeby jakby rozeszło się to po kościach. Zanim jednak zaczął się ta konflikt na Ukrainie, protestujący, cięż, protestujący kierowcy, no, bardzo, bardzo właśnie mocno protestowali, głównie w Kanadzie. W ten sposób, że blokowali drogi, tam bodajże stolice Kanady blokowali i byli i no, żądali zniesienia segregacjonizmu, zniesienia zamordyzmu i wielu, wielu takich naprawdę bardzo złych rzeczy, które wówczas się działy. I byli bardzo blisko. Osiągnięcia sukcesu. Rząd Kanady stosował wobec nich metody, wręcz powiedziałbym, biblijne na próbę, żeby ich zmusić do zaprzestania zaprzestania protestów, ponieważ wygląda na to, że te protesty no, nie były nielegalne, nie dali rady. Nie dali rady ich jakoś tak rozpędzić yy, poprzez sprawy sądowe, postępowania policyjne i tak dalej, to sięgnęli do, do metod, które, moim zdaniem, to jest moja prywatna opinia, ocierały się o, kwazi o kwazi nazizm, yy, czyli próbowano, a na pewno były takie no, bardzo mocno odwołujące się do Biblii, czyli próbowano pozbawić tych ludzi możliwości kupowania czegokolwiek yy, poprzez zablokowanie im kont. Tak po prostu. Zablokowano im konta bankowe. Pamiętacie takie określenie z Biblii? Nic kupić, nic sprzedać? No, no, to coś, e, t, 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 coś, 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 ten deseń, prawda? Chcieli po prostu tych ludzi zagłodzić, tak, tak e, ostatecznie, nie? I e, i szli, powiem szczerze, e, no, pff, bardzo głęboko, wręcz niewiarygodnie głęboko, Łącznie z tym, że tam w pewnym momencie podobnie, podobno doszło do tego, że za samo przynoszenie tym ludziom czegoś, że nie protestowanie, tylko wspieranie tych protestujących w taki sposób, że na przykład coś im tam jedzenie przynosił czy, czy inne tego typu rzeczy, no, że za to też groziła. Kasacja konta, y, nie kasacja konta, tylko tak, no, y, zablokowanie, y, zablokowanie konta bankowego, nie? Y, y, Także, no powiem szczerze, no taka no, bardzo niefajna y, sytuacja. Y, zwłaszcza, że jak już powiedziałem, to był taki środek nienakładany przez sąd. To nie była decyzja sądu, tylko to była decyzja administracyjna. Po prostu politycy stwierdzili, aha, idziesz sobie na protest, to ci zamkniemy konto. Po prostu, nie będziesz miał pieniędzy, zagłodzimy cię frajerze, ha, 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 jak sobie tam posiedzisz, o, bez paliwa, bo nie będziesz miał za co kupić, bez jedzenia, bez picia, bez kasy, yy, to, ty, to zmiękniesz. No, takie działanie, no, mówię, no, totalitarne moim zdaniem, nie? No i wtedy dzięki gotówce i dzięki solidarności innych ludzi, no, ci protestujący dali radę. Po prostu inni ludzie im przynosili różne rzeczy, przynosili im gotówkę i dzięki temu oni dali radę. I to bardzo mocno uświadomiło ludziom, że gotówka jest niezbędna, że nie wolno pozwolić rządom na skasowanie gotówki. Gotówka musi być, bo jak nie będzie gotówki, cały handel będzie się i w ogóle cała wymiana będzie się odbywała wyłącznie przez pieniądz elektroniczny, to każdego będą mogli Złamać, bo nie da się żyć we współczesnym społeczeństwie bez pieniędzy. Jak ci zablokują konta, to nie możesz ani nic sprzedać, no bo jak zaakceptujesz płatność w świecie, w którym jest wyłącznie pieniądz elektroniczny, więc wyłącznie przelewy, jak masz zablokowane konta, więc nie możesz przyjąć płatności, ale też nie możesz nic kupić, no bo masz zablokowane konto, nie masz dostępu do pieniędzy. A już był precedens, że to zrobili na pstryk. Nie dlatego, że ktoś łamał prawo, tylko dlatego, że ktoś im się nie spodobał. Bo załamanie prawa to są paragrafy. Jest policja, prokuratura i sądy, które orzekają, czy, czy to było złamanie prawa, czy to nie było złamanie prawa. I, I prokuratura, no i żeby nie było. Jeśli to było złamanie prawa, to ja nie popieram złamania prawa. Broń Boże, ja tylko tutaj zwracam uwagę, że dochodziło do sytuacji, w której yy, no, karał nie sąd, tylko karał urzędnik. Tak? I karał karą niekodeksową, tylko po prostu po uznaniu. No i ludzie zauważyli, jak skasują gotówkę, to będą z każdym mogli zrobić, co tylko będą chcieli, więc się skończy wolność. Bo co by nie zrobili, to nie da się przeciwko nim protestować, bo każdy protestujący zostanie de facto skazany na śmierć głodową. Więc nikt nie będzie protestował, a w związku z tym rządzący, wiedząc, że nikt nie będzie protestował, nikt nie będzie im się stawiał, będą robić dosłownie, co tylko będą chcieli, bo Teraz jeszcze trochę się ludzi boją, a wtedy w ogóle nie będą się bać, i wtedy będą robić z nami takie rzeczy, o których dzisiaj nawet nie śnimy. A biorąc pod uwagę, że dzisiaj już robią rzeczy, które 3-4 lata temu byłyby kompletnie nie do pomyślenia, no to można sobie tylko wyobrazić, że Orwell, rok 1984, byłby e, wtedy postrzegany jako jakaś miła, sympatyczna historia dla grzecznych dzieci. na. A, e, na tle tego, co by naprawdę robili politycy. Więc sytuacja powiedziałbym no przerażająca. I ludzie sobie to uświadomili. I ludzie powiedzieli, kurde, do, do, do Sory, no, wyrazili swoje oburzenie. A rząd Kanady, który jest chyba jeszcze bardziej oderwany od rzeczywistości niż rząd pana Mateusza Morawieckiego i prezes Kaczyński. Się zdziwili, że jak to? No ja mam ja, to co mnie dziwi i to co mi się osobiście w tej sytuacji nie podoba, to to, że moim zdaniem jest zdecydowanie za mały opór społeczny, że moim zdaniem ludzie w tym momencie powinni no bardzo, ale to bardzo mocno usiłować wymóc narządzących takie ostateczne wręcz, yy, nie wiem, wpisanie do konstytucji, że gotówka musi zostać. Coś takiego, takie bardzo, bardzo mocne i bardzo głębokie um, poszanowanie dla gotówki. Że gotówka musi być, po prostu musi. I tutaj nie ma to tamto, że gotówka musi być. Dobra, drodzy państwo, przeczytajmy sobie ten artykuł. Jak już powiedziałem, pan Paweł Czajkowski, na podstawie Politico, Kanada zaniepokojona negatywną reakcją na zamrożenie kont bankowych protestujących. Podczas przesłuchań na temat zasadności użycia środków nadzwyczajnych przeciwko protestującym, politycy obstają przy wcześniejszych decyzjach, pomimo wstępnie podpisanego porozumienia o zakończeniu konwoju wolności. Kanada wskazała, że kraj może wykorzystywać narzędzia finansowe przeciwko swoim obywatelom. Przepraszam, Kanada pokazała, że kraj może wykorzystywać narzędzia finansowe przeciwko swoim obywatelom. No właśnie, przeciwko, rozumiecie? Jak kraj działa przeciwko obywatelom, a nie dla dobra obywateli, to już zaczynamy iść w stronę totalitaryzmu. I to jest zło tak niewolno. 25 listopada wicepremier i minister finansów Chrystia Freeland, hańba dla tej pani, zeznawała przed nadzwyczajną komisją porządku publicznego Freeland, powiedziała, że znaczące było to, że ona i instytucje finansowe były krytykowane. Przez media takie jak Fox News za zamrożenie kont protestujących z konwoju wolności. Fox News to jest telewizja amerykańska powszechnie znienawidzona przez tak zwanych fajno-lewaków, kojarzona z Donaldem Trumpem, że się tak wyrażę. Odniesienie do Fox News jest szczególnie istotne, ponieważ wiele kanadyjskich banków prowadzi znaczące operacje w Stanach Zjednoczonych. Więc atak Fox News nie jest problemem, tylko dlatego, że Kanadyjczycy mogą to oglądać. Potwierdziła Freelance. Zobaczcie, atak. Rozumiecie? Skrytykowanie bezprawia i zmuszanie ludzi do posłuszeństwa, łamanie protestów w sposób niekonstytucyjny, jak to skrytykujesz, to jest to atak. Really? Dodała, że jest to problem, biorąc pod uwagę, że banki mają amerykańskich klientów, którzy postrzegają zamrożenie kont jako przekroczenie uprawnień rządu. Bo to jest przekroczenie. To nawet nie jest przekroczenie uprawnień, bo tam nie znam prawa kanadyjskiego, może i to wpisali sobie w prawo. Ja przypominam tylko, że niesławny akwarysta, jako chory ustrój totalitarny, też bardzo wiele chorych rzeczy, które zrobił, wpisał sobie w swoje prawo. Jakoś w Norymberdze. To nie przeszło. Wiecie, papier przyjmie wszystko. Ale tylko dlatego, że coś jest wpisane w ustawę, to nie znaczy, że to jest zgodne z prawem naturalnym, prawami człowieka. No i przede wszystkim to nie znaczy, że to jest etyczne. Biorąc pod uwagę, że banki mają ma tak, przekroczenie uprawnień rządu. Ale jeśli prowadzisz dużą działalność w Stanach Zjednoczonych, to jest problem. Ponieważ twoi amerykańscy klienci będą cię obserwować. Komisja Stanu Kryzysowego do Spraw Porządku Publicznego bada, czy użycie przez rząd ustawy o sytuacjach nadzwyczajnych w celu powstrzymania protestów konwoju wolności było uzasadnione. Te sprawy to powinna badać inna instytucja, ale od drugiej strony. Tam badany to powinien być rząd, czy nie przekroczył swoich. Uprawnie jakoś bardzo drastycznie, i czy nie powinien być za to ci konkretni ludzie pociągnięci do odpowiedzialności? Pamiętajcie, zło triumfuje, gdy dobrzy ludzie nic nie robią. Osoby sprzeciwiające się środkom i ograniczeniom w sprawie zarazy, tutaj wymieniłem słowo na inne, należały do małej, skrajnej mniejszości, która miała niedopuszczalne poglądy, powiedział premier Justin Trudeau. Usłyszeliście, ona miała niedopuszczalne poglądy. Poglądy się nie podobały. Nie zachowanie. Poglądy. Pan Justin Trudeau, człowiek o poglądach moim zdaniem skrajnie dziwnych, skrajnie szkodliwych społecznie, mówi, Innym ludziom, jacy mogą, jakie mogą mieć poglądy. Człowiek, który swój rząd em, zbudował nie tyle w oparciu o kryterium kompetencji, co w oparciu o kryterium płci, koloru skóry, orientacji seksualnej co moim zdaniem jest dziwne, bo jak ja dobieram sobie ludzi do pracy, to nie patrzę na to, co oni lubią robić w domu. I jakiego są wyznania, jakie są płci. Dla mnie współpracownik to specjalista. I nie ma znaczenia życie jego prywatne. To jest jako prywatna sprawa. Mnie nie obchodzi to, chyba, że on mi to powie. Ale ja nawet w większości nie chcę wiedzieć, bo, bo znowu po cholerę... Bo to są prywatne sprawy, to się od, od, oddziela od spraw zawodowych, tak? Okej, okay, zdarza mi się współpracować z przyjaciółmi, ale to wiecie, no, jak współpracujemy, to współpracujemy. Kończymy współpracować, idziemy razem na piwo. I wtedy jesteśmy przyjaciółmi, kolegami, wtedy sobie rozmawiamy prywatnie. Ale w życiu nie zatrudniłbym człowieka tylko dlatego, że jest od określonej orientacji, albo nie dyskryminowałbym człowieka, bo nie jest określonej orientacji. To jest chore. A tu pan Justin Trudeau chwali się tym, że jego rząd jest najbardziej różnorodny. Nie, że jest najbardziej kompetentny, nie, że jego ludzie zdają się na robocie, tylko że są różnorodni. I ten człowiek, którego poglądy uważają, że to, co on robi, jest słuszne, mówi o tym, jakie poglądy są dopuszczalne, jakie poglądy są niedopuszczalne. Pamiętacie, yy, Orwell 1940, policję myśli? Już wchodzimy mniej więcej w te, w, te, w te klimaty. Również premier Justin Trudeau próbował uzasadnić użycie ustawy o sytuacjach nadzwyczajnych w celu powstrzymania protestujących poprzez umieszczenie na czarnej liście i założenie kont bankowych popierających swobody obywatelskie. No bo wiecie, kurde, jak popierasz obo, 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 bo popierający swobody obywatelskie, to jest bandzior, no ma ma niedopuszczalne poglądy. Jak to można mieć taki pogląd, że, że powinny być jakieś swobody obywatelskie? Ale jak to? Może jeszcze uważa, że Trudo nie jest przystojny? Nie, no akurat przystojny to jest. Żona mi tak mówiła, Żona się zna. Chociaż z drugiej strony wyszła za mnie, więc cholera wie, czy się zna. Ale może się zna, a lubi Brzydali. Trudo przyznał, że protesty nie były gwałtowne. Proszę bardzo, ale nadal podkreślał, że jest pewny swojej decyzji o zamrożeniu, o zamrożeniu prawa, które nigdy wcześniej nie było stosowane, aby zatrzymać protesty. Drodzy Państwo, ja osobiście uważam, że w tym momencie rząd, pan Trudeau, powinien mieć zamrożone konta. Kurde, sorry, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Każdy zamordysta powinien doświadczyć zamordyzmu. Ja tak uważam. Kurde, byłeś właścicielem knajpy, który dyskryminował ludzi? No sorry, to teraz ty nie możesz chodzić do knajp. Eee, byłeś, nie wiem, byłeś właścicielką teatru, która wzywała do zamordyzmu? Sorry, to teraz ty nie możesz wychodzić z domu. To, czego żądałeś dla ludzi? Teraz doświadcz sam. To, co, co robiłeś ludziom? Teraz doświadcz sam. Takiej minimalnej ilości oczywiście, tak? Żebyś żeby cię zaszczepić przeciwko totalitaryzmowi, żebyś doświadczył jak to jest miło. Nie było ofiar śmiertelnych, nie było poważnej przemocy. Od tego czasu nie doszło do ponownego wystąpienia tego rodzaju nielegalnych okupacji. Jestem absolutnie spokojny i przekonany, że dokonałem właściwego wyboru, zdając się yy, zgadzając się na działanie, powiedział Trudeau komisji badającej, czy decyzja rządu o zastosowaniu ustawy o sytuacjach nadzwyczajnych była uzasadniona. Trudeau powiedział, że obowiązkiem premiera jest podejmowanie trudnych decyzji. Nie. Obowiązkiem premiera jest przestrzeganie prawa, moralności, jest yy, tak. I zapewnienie ludziom bezpieczeństwa. Rozumiem, że nawet kosztem wolności. Mi się wydaje, że wolność jednak jest dobrym nadrzędem. Bezpieczeństwo bez wolności nie jest wiele warte. Zanim powołano się na ustawę o sytuacjach nadzwyczajnych, Turdo powiedział, że osoby sprzeciwiające się środkom i ograniczeniom w sprawie zarazy należały do małej, skrajnej mniejszości, która miała niedopuszczalne poglądy. Kurde, facet będzie decydował, które poglądy są dopuszczalne, a które są niedopuszczalne. Co innego, przejawy poglądów, bo są chore przejawy chorych poglądów, i to już zupełnie co innego. Czym innym jest chory pogląd, a czym innym jest przejaw chorego poglądu. Ja osobiście uważam, że każdy może mieć poglądy, jakie chce, co wcale nie znaczy, że ktoś to nie wiem, ma na przykład jakiś chory pogląd, którego nawet nie będę wymawiał, idzie sobie do lasu yy, i robi sobie z wafelków okropny znak, i robi sobie urodziny chorego człowieka. No to już nie. Ale to nie są poglądy, to są przejawy tych poglądów. W trakcie przesłuchań ujawniono, że najwyżsi urzędnicy administracji Bidena, w tym sam prezydent Stanów Zjednoczonych, poprosił urzędników kanadyjskiego rządu o szybkie zakończenie protestów Konwoju Wolności. O proszę bardzo, naciski były. A pewnie dlatego, że im się w Ameryce ona roz... zaczynały pączkować. W swoim zeznaniu Trudeau powiedział, że martwi. Przepraszam, Freeland, w swoim zeznaniu Freeland powiedziała, że martwiła się, że Kanada jest w trakcie wyrządzania długoterminowej i prawdopodobnie nieodwracalnej szkody naszym stosunkom handlowym ze Stanami Zjednoczonymi. A szkoda obywateli to już jakoś nie bardzo ich martwiła. I martwi się o polityków w stolicy Stanów Zjednoczonych, którzy cieszą się z każdego protestu, by narzucić nam więcej środków protek protekcjonistycznych. 11 lutego prezydent Joe Biden i premier Kanady Justin Trudeau rozmawiali przez telefon. Kanadyjski przywódca zapewnił Bidena, że istnieje plan zakończenia protestów. Ustawa o sytuacjach nadzwyczajnych została powołana zaledwie 3 dni po rozmowie między dwoma przywódcami. Jednak blokady graniczne zostały usunięte przed powołaniem się na ustawę o sytuacjach nadzwyczajnych, która została wykonana pomimo faktu, że istniała już umowa o polubownym zakończeniu protestów. Czajcie? To już była po prostu zemsta. Sytuacja z kanadyjskimi protestującymi jasno pokazała, że kraje są gotowe wykorzystać swoje systemy finansowe przeciwko obywatelom. Rząd kanadyjski zamroził konta bankowe protestujących i członków ich rodzin. Czajcie? Nie wiem, protestowałaby moja siostra, a zamroziliby mnie członków ich rodzin oraz dożywotnio oznaczył ich czerwoną flagą w systemach. <laughs> Wszystko to za sprzeciwianie się ograniczeniom i obowiązkom preparatowym przeciwko zarazie. Podobne działania są widoczne również w Pakistanie. O, tak. Bardzo mądry jestem pan, który pisze ten artykuł. Kanada i Pakistan. Doskonałe porównanie. Idziemy w stronę takich krajów jak Paniz, Pakistan... Chiny. To niedobrze, że tak jest. Osoby przeciwne tamtejszemu rządowi mogą mieć zablokowaną kartę tożsamości, przez co nie dostaną się do swojego rachunku bankowego i nie załatwią żadnej sprawy, gdzie wymagana jest identyfikacja biometryczna. Tak, drodzy Państwo. Super, idziemy w tą stronę. <słuch> Pozdrawiam, drodzy Państwo, piszcie co na ten temat sądzicie, trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!